Pogoda w Albanii jest pod wpływem klimatu śródziemnomorskiego. Łagodna, z chłodnym, suchym latem. Lato jest upalne, średnia temperatura wynosi 23 do 25 stopni Celsjusza, nie a zimą temperatury robił sobie żadnego rzeźbionego wizerunku. 9 stopni Celsjusza, tak jest na Wyginach. W górach natomiast lato jest chłodniejsze i w najwyższych partiach temperatura wynosi około 15 stopni Celsjusza, a zimą średnio waha się od 0 do minus 5 stopni Celsjusza. Dość często w Albanii pada deszcz, szczególnie obficie od października do stycznia. Natomiast odwiedzając ten kraj latem, nie powinniśmy obawiać się opadów, ponieważ ta pora roku jest raczej sucha. Albania jest krajem raczej tanim. Walutą jest tam lek, który w Polsce nie jest powszechnie dostępny. Dlatego warto zabrać ze sobą euro, które można wymienić na miejscu, a w wielu punktach można nim nawet zapłacić. 1 euro to około 120 leków. Jeśli chodzi o ceny, to obiad można zjeść już za około 500 leków, a za pokój dwuosobowy w sezonie zapłacimy około 35 euro. Podróżując po Albanii, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Nie jest to kraj, po którym jeździ się szybko, chociaż na wygodę nie można narzekać. Drogi w Albanii są w całkiem dobrym stanie i legendy o drogach z dziurami poszły już w niepamięć. Podróż do Albanii na własną rękę jest niestety dość skomplikowana. Można tam dotrzeć samolotem, ale nie bezpośrednio, na przykład z przesiadkami w Wiedniu lub Bukareszcie. Można dotrzeć również autokarem. To jednak potrwa kilkadziesiąt godzin. Nie ma bezpośredniego połączenia kolejowego z Albanią. Pociągiem można dojechać do Skopje w Macedonii, a stamtąd autobusem dostać się do Tirany, stolicy Albanii. Podróż samochodem zajmuje ponad 20 godzin. Długość podróży rekompensują jednak piękne widoki. Turysta wjeżdżający do Albanii samochodem na okres nieprzekraczający 60 dni jest zwolniony z opłat wjazdowych. Jedynie po wyjeździe uiszcza opłatę w wysokości 1 euro za jeden dzień. A co warto zwiedzić w Albanii? Berat to ośrodek turystyczny i kulturalny, miasto-muzeum ze względu na charakterystyczne usytuowanie na stoku wzgórza nazywane miastem tysiąca okien, które zostało wpisane na światową listę zabytków UNESCO. Tirana to stolica i największe miasto Albanii położone nad trzema rzekami. Miasto przez niektórych nazywane postkomunistycznym Molochem przyciąga jednak pięknym położeniem nad miastem dominują góry. Zamek Króla. Kilkaset lat temu był to główny ośrodek oporu przeciw Imperium Osmańskiemu. To stąd powstaniem dowodził Skanderbeg, bohater Albanii. Dziś Króla to przede wszystkim odbudowany zamek i muzeum Skanderbega. Można tu zobaczyć przy okazji ładną panoramę okolicy. Szkodra. To przede wszystkim dwie atrakcje. Po pierwsze, majestatyczny i potężny zamek Rozafa oraz leżąc tuż obok przepiękne jezioro Szkoderskie, które dzielą między sobą Albania i Czarnogórę. Podróże 24. Świat po ludzku. Niekiedy mówi się, że jeśli kiedykolwiek nastąpi nuklearna zagłada, Albania jest krajem, w którym z pewnością chciałoby się znaleźć w tym momencie. Rozsiane po kraju obrazie, poprzek całego kraju, wyglądające jak dziwne grzyby, wyrastają w bunty. Setki i tysiące wzdłuż stoków przechodzące pomiędzy górskimi szczytami i leżące przy ulicach miast. Bunkry stały się swoistą atrakcją Albanii i jej znakiem rozpoznawalnym. Kto z was w chwili chrztu rozumiał te słowa? Ja, mężczyzn, masz, nigdy nie poszedłem w tak pochodzie. Nigdy nie mogłem jakoś uwierzyć w tego człowieka. Wspomnienia albańskiego więźnia politycznego, rojalisty Marcina Blaci, czyta Andrzej Ferenc. Choć uwierzył w niego prawie cały naród albański. To był ich wódz, dlaczego nauczyciel, ojciec narodu. Jego słowa były dla nich drogowskazem, bo myśli wybiegały naprzeciw ich marzeniom o nowym, wspaniałym świecie. Bunkry to jest wesoła, niestety niezbyt ciekawa twórczość Władysława Sekretarnego, który w Albanii przez ponad 40 lat rządził, czyli Enwera Hoxhy. Izabela Nowak-Tomczyk, przewodniczka po Albanii, autorka bloga mojalbania.com. W latach 70. rozpoczął budowę bunkrów. Bunkrów, które miały chronić jego i oczywiście naród albański przed wrogiem. Tutaj jako wroga
możemy uznać i oczywiście zgniły Zachód, kraj komunistyczny, ale również to było w okresie, kiedy Enver Hoxha pokłócił się ze wszystkimi swoimi dawnymi sojusznikami, z Rosją komunistyczną, z Chinami, z Manchukiem, więc dał się tak naprawdę z każdej strony jakiegoś ataku i rozpoczął budowę bunkrów. Bunkrów, czyli między innymi betonowych pieczarek, tak to można nazwać, których bardzo dużo wybudował i dlatego one w krajobrazie albańskim są po dziś dzień bardzo mocno widoczne. Dawid praktykuje spowiedź serca, wyrażając szczerej modlitwy, zgłoszonej bezpośrednio do Boga. Bunkry są atrakcją, są symbolem. Bardziej wspominałam o tych bunkrach, które są widoczne, czyli tych pieczarkach, tych mniejszych bunkrach, które miały służyć każdemu Albańczykowi, ale bunkier Envera Hoxhy, jeden z wielu, to nie był to jedyny, czyli taka cała fontanina pomieszczeń, korytarzy, nazwany skutecznym bunkarzem. Jest to bunkier przeciwatomowy, który miał chronić samego Hoxha, również cały sztab wojskowy, wszystkich też jego współpracowników, tak to nazwijmy ogólnie rzecz biorąc, przed ewentualnym wojną, czy to atomowym jakimś atakiem, czy atakiem chemicznym. I ten bunkar skuteczny jest wykorzystywany jako muzeum, jako muzeum zarówno komunizmu, jak również pokazuje cały system potwierdzających, od osób II wojny światowej, czy też jak się żyło w czasach komunizmu, co się stało Albańczykowi. Zarówno jest tam część historyczna, jak i część artystyczna, nawiązująca również do tych czasów komunistycznych, taka bardziej symboliczna, mówiąca zupełnie innym językiem, o komunizmie, który rzeczywiście w Albanii był okresem zarówno strasznym, jak i ciekawym. Dowiedziałam się, że w ogóle bunkar został udostępniony. Aleksandra Zagórska-Habrus, autorka bloga bałkanyrudej.pl. To od razu wiedziałam, że jeżeli będę w sierpniu w Albanii i w Tiranie, to na pewno tam muszę pojechać. I jak wrażenia? Pierwsze, rzeczywiście czujemy się jak w bunkrze. Tam nadal czujemy się jak w bunkrze, ponieważ przechodzimy przez na przykład gigantyczne, ogromne wrota, które miały służyć też właśnie ochronie tego budynku, tego obiektu. Ponieważ też należy pamiętać, że to nie był taki zwykły bunkier, ponieważ ten bunkier był nastawiony na to, że miał chronić przed atakiem nuklearnym. A obiekt jest ogromny, ma 5 poziomów wchodzących w głąb ziemi. Oprócz tego mamy ponad 100 pomieszczeń i prawie 3000 metrów kwadratowych powierzchni, także to jest ogromny obiekt. I też, żeby go zwiedzić, trzeba trochę czasu. Tak, to znaczy zwiedzającym udostępnionych jest 40 kilka pomieszczeń, więc nie oglądamy wszystkich, bo to by zajmowało za dużo czasu, a po drugie też oni jeszcze nie byli w stanie jakby wszystkich tych pomieszczeń zagospodarować pod cele właśnie turystyczne i muzealne. Natomiast na zwiedzanie trzeba przeznaczyć no minimum półtorej do 2 godzin. Rozpoczyna się teraz taka jakby moda, żeby tych bunkrów nie niszczyć, bo był bardzo długi okres, kiedy ze względu na wytworzony w żelaznych sterach w środku, Albańczycy po prostu niszczyli, żeby rzeczywiście taki złą pobrać te bunkry. Więc to nie było najlepsze wspomnienie dla nich faktycznie. Poczuli żyłkę turystyczną, poczuli żyłkę biznesową i dlatego też nie tylko, nawet w większości one były dość małe, nie ma jakiejś takiej możliwości w każdym zorganizowania kogoś ciekawego, ale bardzo dużo czy restauracji, czy hoteli, czy w ogóle jakichś takich fajnych, rozrywkowych miejsc, gdzieś czy na podwórzu, czy w stolicy, te bunkry nawet często są przenoszone z innych miejsc, instalowane, barwnie pomalowane, wspominają czy biedronki, czy jakieś muchomorki, tego typu sprawy, więc zaczynają zdobić i zaczynają być też właśnie takim pomysłem już zupełnie biznesowym, tam, tworzenie jakichś takich hotelików, czy tworzenie restauracyjek, po prostu też bardzo często jako właśnie taka atrakcja turystyczna, zarówno w centrum Tirany, gdzie jest cała instalacja, czy checkpoint, czyli konzlot, i tam można zobaczyć, fotografować się przy takim bunkrze.
jak również atrakcją turystyczną jest czy też wiesz, co wydarzyło się w kwietniu 1966 roku? Jako turysta i Kościół wprowadził chaos w całej Europie, mordował wszystkich, którzy mu się sprzeciwiali. Z perspektywy takiej dowiedzieć się czegoś o Albanii, o komunizmie, o tamtych czasach, ale też zobaczyć, jak to było budowane, by ochronić ten kraj przed rzezią. Są takie ogromne bunty, na przykład chodzą po głowie ludzkiego stoku i w nich na przykład można znaleźć kawiarnię. Przykładem jest chociażby ta znajdująca się na półwyspie Dodonic. To jest mniej więcej w połowie linii brzegowej Albanii, powyżej miasta Tubes. I tam rzeczywiście jest dużo kawiarni, która w lecie sobie funkcjonuje, można tam wpaść na kawę z pięknym widokiem na Albanię i na Adriatyk. Kościół z papieżem na czele wchodzili w układy z Hitlerem. Wie każdy, kto zadał sobie trud przeczytania jakiejkolwiek książki na temat historii w tym temacie. Sympatie papieża Piusa XII do hitlerowców były to przyznane. Zyskał nawet we Włoszech przydomek niemieckiego papieża. Za jego kadencji na korytarzach Watykanu słychać było język niemiecki. Gospodarstwo prowadziła Niemka, siostra Paskualina Lechner. Pius XII odżywiał się w ulubiony bunkier. Mam taki bunkier, przy którym kiedyś nocowaliśmy na dziko i mieliśmy tam taką dosyć sympatyczną przygodę, bo odwiedziła nas w nocy policja. Generalnie chciałaś zapytać, czy nic nam nie jest i czy wszystko jest w porządku, więc tylko się o nas zatroszczyli. Natomiast jakby ten bunkier mi się właśnie bardzo dobrze kojarzy właśnie z tą historią. On znajduje się nieopodal takiego nadmorskiego kurortu na północy Albanii, nieopodal Szengin. I stamtąd jest przepiękny widok, ponieważ on się znajduje na klifie, jest przepiękny widok na morze. Można by nocować? Nie, no nie w bunkrze, raczej obok niego, bo akurat nie nocowaliśmy w nim, dlatego że w środku stała akurat w tym czasie koparka. Także była zaparkowana koparka, ponieważ w tym czasie w okolicy powstały liczne budowy, więc sprzęt budowlany można było bez problemu schować sobie w bunkrze. Czy wiesz, że w Wiedniu w 1938 roku w trakcie przyjęcia hitlerowców z między innymi biskupami austriackimi kardynał Teodor Bilitzer należał do pierwszych, którzy przywitali Hitlera pozdrowieniem nazistowskim. Nakazał we wszystkich kościołach zawiesić flagi ze swastyką i modlić się za dyktatora. To są różne szacunki, od 600 do 800 tysięcy. O nieudanym zamachu na Hitlera w listopadzie 1939 roku kardynał Faulhaber odprawił uroczystą mszę i wraz ze wszystkimi biskupami bawarskimi pogratulował Hitlerowi ocalenia. Pius XII również zaznaczył, że od początku swojego pontyfikatu Pius XII podkreślał, że Führer jest prawowity przywódca Niemcy, a kto odmówił posłuszeństwa, ten zgrzeszy. Czy wiesz, że Pius XII już w połowie sierpnia 1939 roku wiedział od swego nuncjusza w Berlinie o planowanej inwazji na Polskę? Zobaczcie, na tej plaży jest jednak największą przysługę zbrodniarza hitlerowskim, szczególnie z poznaku SS. Watykan oddał już po zakończeniu wojny, starając się uchronić ich od odpowiedzialności za zbrodnie wojenne i zbrodnie w obozach koncentracyjnych. Wysoki urzędnik Watykanu, arcybiskup Alois Huda, był odpowiedzialny za przerzucenie zbrodniarzy do innych krajów, a szczególnie do Ameryki Południowej, wykorzystując do tego takie organizacje jak Caritas czy Czerwony Krzyż. Tak naprawdę faktycznie odnaleźć zarówno bunkar, o którym już wspominałam, tak jak chociażby tunele w bunkę pod Tiraną znajdujące, które
wcześniej nie było mowy, które niedługo też zostaną udostępnione turystom, no to już są miejsca, to jest większość. To są już miejsca, które na mapie turystycznej możemy rzeczywiście odnaleźć, które są udostępnione. Pamiętajmy też, że tego typu bunkry są dostępne, jeżeli właśnie jest jakiś projekt z nimi związany, bo znajdowały się też bardzo często na terenach baz wojskowych albo były ukryte, takie miały rzeczywiście cel. Więc z jednej strony mamy już taki biznes związany z tymi bunkrami, możemy znaleźć o nich informacje, ale tak naprawdę bunkry nas znajdą w Albanii. Nie musimy jakoś bardzo ich szukać. Niezwykłej atrakcji Albanii, czyli bunkrach, opowiadały Izabela Nowak-Tomczak, przewodniczka po Albanii i autorka bloga mojalbania.com oraz Aleksandra Zagórska-Habros, autorka bloga balkanyrudej.pl. A tuż po skrócie informacji naszym gościem będzie Bartek Borkowski, który odbył dwutygodniową podróż do Albanii. Autopromocja. Do nas facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. 23.30 Ewa Borowiec, zapraszam. Jest porozumienie z zarządem, będą podwyżki. Każdy z pracowników radomskiej fabryki broni Łucznik otrzyma z wyrównaniem od 1 października pensję wyższą o 200 zł brutto. Dotąd średnie wynagrodzenie w firmie wynosiło 4100 zł. Negocjacje i rozmowy trwały miesiąc. Niecierpliwieni związkowcy byli gotowi przystąpić do strajku. Ostatecznie udało się podpisać porozumienie płacowe, bo Polska Grupa Zbrojeniowa zrezygnowała z części prowizji od sprzedaży, jaką na jej rzecz płaci fabryka broni. Mimo to, jak tłumaczy szef zakładowej Solidarności Zbigniew Cebula, trudno mówić o satysfakcji. Oczekiwania z przemyślanym żądaniem 300 zł brutto, a wiemy, że życie drożeje, byłoby korzystniejsze dla każdego z pracowników. Zarząd Łucznika chciałby tylko wyróżniający się pracownicy mogli liczyć na wzrost płac. Stało się inaczej, przypomina prezes firmy Adam Szuliga. Każdy pracownik dostanie 200 zł brutto podwyżki za 3 ostatnie miesiące bieżącego roku. No oczywiście ta podwyżka już jest podwyżką stałą. Nie jest tylko na ten rok, ale już na zawsze. Obecnie w radomskiej fabryce broni Łucznik zatrudnionych jest około 500 osób. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Członkowie ONR, Młodzieży Wszechpolskiej, Ruchu Narodowego oraz organizatorzy Marszu Niepodległości protestowali przed siedzibą polskiego oddziału Facebooka w Warszawie przeciw blokowaniu ich profilu w tym serwisie. Wiceprezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak powiedział podczas protestu, że jego zdaniem Facebook, dopuszczając się blokowania profili o charakterze narodowym, mógł złamać polskie prawo. Bosak mówił, że przedstawiciele narodowców byli już umówieni z administracją Facebooka na spotkanie, jednak je odwołano, zapowiadając, że będzie się mogło odbyć w najbliższych tygodniach. W środę Richard Allan, odpowiedzialny za politykę publiczną Facebooka, oświadczył, że strona Marszu Niepodległości usunięta z tego serwisu po publikacji szeregu protestów naruszających standardy społeczności w zakresie mowy nienawiści została przywrócona. Podkreślił, że decyzja o usunięciu wynikała z tego, że na plakatach promujących na Facebooku Marsz Niepodległości umieszczono symbol falangi, który jako zakazany na platformie z powodu historycznych odniesień do mowy nienawiści.
Współrządząca Niemcami bawarska partia CSU przyjęła nowy program. Podkreśla on konserwatywny charakter ugrupowania i odrzuca polityczny islam. O szczegółach z Berlina Wojciech Szymański. Nowy partyjny program nosi wymowny tytuł Porządek. Ugrupowanie określa się w nim jako konserwatywna siła przyszłości, stawiająca na mocne państwo i wyznaczająca jasne granice imigracji. W dokumencie mowa jest o jedności dzięki kulturze przewodniej. Program dystansuje się jednocześnie od polityki multikulti. Odrzuca też polityczny islam. Na partyjnym zjeździe, na którym przyjęto dokument, zabrakło w tym roku kanclerz Angeli Merkel, czyli przewodniczącej zaprzyjaźnionej z CSU partii CDU. W ostatnich miesiącach ugrupowania te, które tworzą w Bundestagu wspólny klub parlamentarny, ostro spierały się o sprawę uchodźców. CSU domaga się określenia limitu przyjmowanych imigrantów. Merkel odrzuca jednak te żądania. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Nakazuje posiadanie wiadomości z życia kościoła. Dlaczego papież Franciszek podczas spotkania z działaczami ruchów ludowych mówił, że na świecie rządzi pieniądz przy pomocy bicza strachu. Sytuację migrantów i uchodźców określił jako hańbę. Za skandal uznał ratowanie banków, a nie ludzi. Zwracając się do uczestników Międzynarodowego Zjazdu Ruchów Ludowych obradującego w Rzymie, papież oświadczył, że na świecie panuje prymat pieniądza, a nie człowieka. Wyraził przekonanie, że konieczne jest działanie na rzecz powstania ludzkiej alternatywy w obliczu globalizacji obojętności. Franciszek wskazywał, że najlepszym antidotum na wszelki strach jest miłosierdzie. Jest znacznie lepszy od antydepresantów i środków uspokajających. Jest o wiele skuteczniejszy od murów, krat, alarmów i broni. A do tego jest bezpłatny, to dar od Boga, mówił papież. Zawiedliśmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie, ale jest jeszcze czas, żeby się obudzić, żeby przywrócić godność chrześcijanom w Syrii, w Iraku, w innych krajach. Mówił o tym ksiądz Andrzej Halemba ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie w czasie drugiego Europejskiego Kongresu w Obronie Chrześcijan. Dwudniowe wydarzenie zakończyło się dziś w Krakowie. Pierwszą część kongresu stanowiły świadectwa o prześladowaniach chrześcijan. Wiele dyskutowano na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie. Drugą część poświęcono kwestiom politycznym i prawnym. Ksiądz Halemba wyjaśnił, że 100 lat temu chrześcijanie stanowili na Bliskim Wschodzie ponad 20% ludności. Dziś jest ich zaledwie 4%. Doświadczam i dotykam cierpienia chrześcijan, cierpienia ludzi pozbawionych podstawowych praw ludzkich, nie tylko chrześcijańskich, wolności wyrażania siebie, szacunku i miłości do drugiego człowieka, mówił duchowny. W prawosławnej kaplicy akademickiej świętych Cyryla i Metodego w Warszawie odprawiona została dziś dawna liturgia świętego Jakuba Apostoła. Jest uznawana za jedną z najstarszych znanych liturgii Kościoła Powszechnego i celebrowana tylko raz w roku. Liturgii w Warszawie przewodniczył biskup siemiatycki Jerzy, prawosławny ordynariusz polowy Wojska Polskiego. 5 listopada przypada dzień pamięci apostoła Jakuba, pierwszego biskupa Jerozolimy. To z tej okazji celebrowane są liturgie autorstwa tego świętego. Serwis z życia Kościoła przygotował i przedstawił Przemysław Gołaski. Podróże 24. Świat po ludzku. Polskie Radio 24, Paulina Kozioł. Audycja Świat po ludzku. Dzisiaj świat albański. Dzisiaj podróżujemy po Albanii. Już wiemy, że można podróżować po Albanii szlakiem punktów, których nie trzeba szukać, ale które same nas znajdą, tyle ich tam jest. A ze mną w studiu jest pan Bartosz Borkowski, miłośnik podróży rowerowych, tak się przedstawia sam, więc na początek trzeba było wytłumaczyć, dlaczego rower i skąd ta miłość? Myślę, że ta miłość tak naprawdę zaczęła się dzięki moim rodzicom, którzy zaszczepili u mnie w młodości chęć podróżowania rowerem i kiedy byłem jeszcze nastolatkiem, wysyłali mnie dosyć często na obozy rowerowe za granicę, a z drugiej strony taka chęć oderwania się od tej takiej codziennej rzeczywistości i po prostu smakowania życia. I ta miłość zaprowadziła pana na 2 tygodnie podróży po Albanii, 2 tygodnie na rowerze, po górzystych terenach i nie tylko. Czy natrafił pan na bunkry? No trudno nie natrafić podobnie. Natrafiłem na bunkry, natomiast prawda jest taka, że wcale nie tak łatwo jest je znaleźć. To znaczy trzeba zjechać na pewno z głównych dróg. One zostały głównie umiejscowione w takich miejscach trudno dostępnych, bądź na działkach na posesjach Albańczyków. Więc de facto, jeżeli podróżujemy głównymi trasami, to tak naprawdę raczej nie spotkamy tych bunkrów, chyba że gdzieś w głównych miastach się rozejrzymy, to wtedy faktycznie są atrakcją turystyczną. Udało się panu jeść w takim bunkrze albo nocować w takim bunkrze? Nie udało mi się jeść, natomiast jak najbardziej trafiłem, sfotografowałem takie miejsca.
Niestety ich zawartość i wnętrze bardziej przypominało śmietnik niż restaurację. Ale zdjęcie jest, czyli to co najważniejsze z podróży po Albanii, zdjęcie z bunkrem jest. Dokładnie tak. Zostało uwiecznione. No dobrze, cały czas o tych bunkrach, ale przecież Albania to przepiękna przyroda. Nie bał się pan? Bo to zawsze pierwsze pytanie, jeśli chodzi o Albanię. Tak, i rzeczywiście z tym pytaniem najczęściej się spotykałem przed wyjazdem do Albanii. Natomiast tutaj chciałbym też zauważyć, że nie tylko krajobraz mnie tam zaprowadził, ale właśnie ta ciekawość, czy rzeczywiście te uwagi i takie negatywne opinie dotyczące Albanii są prawdziwe. Jak się okazało na miejscu, absolutnie nie. Po prostu kraj jeszcze nie jest tak popularny turystycznie, stąd też wciąż gdzieś tam słychać o nim takie opinie odstraszające. W takim razie, co ma nam do zaoferowania Albania, też w porównaniu do innych krajów Bałkanów, bo nie była to pierwsza pana wycieczka rowerowa po Bałkanach. Rzeczywiście, w zeszłym roku również byłem na Bałkanach, natomiast jeżeli chodzi o Albanię, to to, co mi się bardzo w tym kraju spodobało, to bardzo duża życzliwość i otwartość ludzi, w szczególności właśnie do osób przyjezdnych. I z uwagi na fakt, że ten kraj tak naprawdę niedawno odzyskał wolność, to też, myślę, ma duży wpływ na to, jak oni właśnie traktują turystów. No i dlatego, tak, że ich jest mało po prostu. Tak, ale myślę, że tak naprawdę, jeżeli ktoś chce jeszcze poznać prawdziwą Albanię, to zalecam, żeby jak najszybciej się tam udał, dlatego że to już i tak jest kraj, który bardzo się zmienił, ponieważ przed wyjazdem oczywiście zainteresowałem się nad tematyką tego miejsca i już będąc tam zauważyłem, że rzeczywiście widać ogromne różnice w stosunku do tego, co pisali ludzie, którzy byli kilka lat wcześniej. To proszę w takim razie porównawczo, co pan wyczytał, a co zastał. To znaczy, to jest taki kraj kontrastów, więc oczywiście zostaniemy biedę, zostaniemy bardzo takich zaintrygowanych ludzi, którzy tak naprawdę każdą rzeczą, którą my przywieziemy, mamy ze sobą, są bardzo zainteresowani. Przekonanie upadło się moimi okularami przeciwsłonecznymi przez 15 minut i nie mogli się nacieszyć. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chodzi o zachodnią część Albanii, to już jest taki bardzo turystycznie przypominający region Chorwacji, czy też Grecji, tak, oczywiście jeszcze wciąż nie tak zadbany, ale zdecydowanie myślę, że już ta turystyka tam sprawia, że to miejsce przypomina całe pozostałe Bałkanie. Czyli jeśli chcemy jeszcze doznać tej Albanii, doznać tej gościnności, niezwykłości tego kraju, to zupełnie w drugą stronę i nad morze. Dokładnie tak, zdecydowanie w góry i też w takie góry pojechałem, góry północne Albanii i to już jest zupełnie inna mentalność. Ci ludzie tak naprawdę na co dzień nie mają kontaktu z tą częścią zachodnią, więc widać zupełnie inne zachowania. Rzeczywiście w zależności od tego, w której części daleko są ode mnie. Jak przebiegała pani podróż? Gdzie się zaczęła, przez jakie miejsce przebiegała trasa i gdzie się zakończyła? Do Albanii w ogóle dostałem się autokarem i swoją podróż rowerem rozpocząłem w Szkodrze. To jest miejscowość położona nad jeziorem szkoderskim na zachodniej części wybrzeża. Stamtąd wybrałem się właśnie w góry północne do Albanii, dokładnie do wioski Tet. Skąd wróciłem z powrotem do Szkodry, dlatego że rowerem nie ma możliwości takiej, żeby przedostać się na drugą stronę, na wschód. Chyba że ktoś uprawia turystykę wspinaczkową i tak dalej, to jak najbardziej jest taka szansa. Następnie linią wybrzeża udałem się na południe kraju, stamtąd skierowałem się w środek lądu do Giro Castry. Miałem w planach jechać dalej na wschód, bo pierwotnym planem było okrążenie w Albanii. Natomiast niestety warunki pogodowe spowodowały, że musiałem wrócić z powrotem na linię wybrzeża i zakończyłem swoją wyprawę również w Szkocie. Ale da się objechać już dwa tygodnie Albanię przy sprzyjającej pogodzie? Jak najbardziej, tak jest to zrobione. Jak usłyszeliśmy, już jest to dosyć mały kraj i można go zobaczyć w pełni nawet podczas takiego typowego dwutygodniowego urlopu. Czy trudny też, jeśli chodzi o warunki jazdy rowerowej? Przyznam szczerze, że bardzo trudny i chyba to było takie moje największe dotychczas wyzwanie, jeżeli chodzi o właśnie podróżowanie rowerem. Bardzo strome podjazdy. Wcześniej się z takimi tak stromymi i tak licznie okazałymi podjazdami nie spotkałem, więc rzeczywiście trzeba jednak się trochę przygotować do takiej podróży i zalecam, żeby wcześniej trochę pojeździć na rowerze i skonfrontować się właśnie z taką jazdą. A jak w takim razie zaplanować te wyprawy?
może teraz właśnie ktoś zachwycił się bunkrową stolicą Europy, można by było tak powiedzieć, Tiraną, i chciałby wybrać się do Albanii. No ale właśnie, stereotypy o niebezpieczeństwach po naszej głowie chodzą. Strach nas paraliżuje, żeby się jednak do Albanii nie wybrać. Co trzeba na początek zrobić, żeby wyjechać tam? Jakby pan przekonał te osoby, które teraz może mierzą się ze swoim strachem? To znaczy, to może zacznę od tego, że ja oczywiście też bardzo się stresuję przed takimi wyjazdami. To wcale nie wygląda tak, że jestem bardzo pewny siebie i przekonany co do tego, że wszystko na pewno się uda. Oczywiście staram się pozostawać optymistą, natomiast trzeba być przygotowanym na takie sytuacje, że może coś się niedobrego wydarzyć. Natomiast niech ten strach nie paraliżuje, on musi właśnie motywować. Ja myślę, że ten strach musi być taki, no właśnie motywujący do tego, że tak naprawdę może spotkać nas prawdziwa przygoda. Jeżeli chodzi o planowanie, ja wcale dużo nie planuję, jeżeli chodzi o moje podróże rowerowe. Ja po prostu wybieram dany kraj i mniej więcej drogę, którą chciałbym pojechać, ale nie szukam kempingów, nie szukam noclegów, nie mam tak naprawdę pojęcia, gdzie danego wieczoru będę nocował. Robię to celowo. Może to być nie do końca odpowiedzialne, natomiast liczę na taką właśnie spontaniczność w trakcie tego wyjazdu. I szczerze mówiąc, to bardzo to polecam, bo po prostu możemy liczyć na dodatkowe wrażenia. Natomiast jeżeli chodzi o stereotyp właśnie tego niebezpieczeństwa, to przypominam, to jest tylko i wyłącznie stereotyp. Na przykładzie jednego z Albańczyków udowodnię, że są to bardzo życzliwi ludzie. Pan w sklepie, widząc jak robię zakupy na kolejny dzień podróży rowerem, zapłacił za nie, za moje zakupy, także był to taki gest, z którym się nigdy wcześniej nie spotkałem i który spowodował, że przez chwilę osłupiałem. Myślałem, że to po prostu ta osoba ze mnie żartuje, natomiast nic takiego nie miało miejsca. To trochę mi tak przypomina opowieści może jeszcze sprzed kilku lat z Gruzji. To był taki kraj, gdzie można było liczyć na gościnność. Teraz już pewnie przez natłok turystów jest wiele, wiele takich relacji o tym, że niestety ta gościnność, albo może niestety, żeby ludzie nie wykorzystywali aż tak bardzo, odchodzi w niepamięć. Czyli miał pan już kolację, ale co z tymi noclegami? Spontanicznie to znaczy, że właśnie w bunkrach, czy jednak ten namiot? Jednak ten namiot. To jeszcze tutaj może dwa słowa właśnie a propos noclegów. Jeżeli ktoś liczy na kempingi, to w zasadzie spotka je tylko na tej zachodniej części. Kempingów jest naprawdę jak na lekarstwo w Albanii. Ja oczywiście wziąłem ze sobą namiot na wypadek noclegu na dziko i też tak myślałem, że właśnie większość tych noclegów spędza na dziko. Nie jest to dla mnie nowość, więc byłem na to w jakiś sposób przygotowany. Natomiast wyszło zupełnie odwrotnie, więc to taka ironia trochę. Nie ma kempingów, a właściwie każdą noc spędziłem u kogoś na posesji, bądź właśnie na tym miejscu przeznaczonym do nocowania z namiotem. Jeżeli ktoś decyduje się na taką podróż sam, to myślę, że jednak warto jest szukać takich miejsc, bo wtedy mamy właśnie możliwość poznania po prostu lokalnych ludzi, tak? I poznania kraju tak przez pryzmat człowieka, który właśnie tam żyje. Ale mówił pan o tych okularach przeciwsłonecznych, którymi się zachwycali Albańczycy. To jest tak, że jak tylko pan rozstawiał swój namiot, to nagle schodziła się cała wieś i podziwiała, co to za dziwo dzisiaj u nas się dzieje? Ja myślę, że oni cały czas byli bardzo zaciekawieni moją postacią, przede wszystkim przez wzgląd na rower, dlatego że tak naprawdę nie jest to kraj popularnie odwiedzany przez rowerzystów. Ja bardzo niewielu spotkałem. Brak rowerów w Albanii? Tak, zdecydowanie tak. Stąd też sam rower po prostu przyciągał uwagę. Myślę, że nie chodziło o samego mnie, tak, i namiot, tylko właśnie te dwa kółka, którymi podróżowałem. Czyli co, każdy chciał się karnąć dookoła wsi? Tak, mniej więcej tak to wyglądało, więc czasami była obawa, że ten rower może zniknąć i już nie wrócić. Ale to każdy potrafił jeździć na tym rowerze, skoro tak mało ich jest? To znaczy, oni jeżdżą na rowerze, widywałem Albańczyków na rowerach, z tym, że na takich bardzo krótkich dystansach i zazwyczaj ich droga prowadziła z jednej na drugi koniec drogi ze względów oczywistych. Aha, oczywiście. No dobrze. A czy podczas swojej wyprawy odwiedzał pan te no, najbardziej turystyczne miejsca, najbardziej polecane, typu Niebieskie Oko na przykład, czy właśnie, no o plażach już pan wspominał, ale właśnie te, czy nawet bunkier w Tiranie? Niestety nie miałem takiej sposobności. Myślę, że gdybym miał więcej czasu, to zobaczyłbym dużo więcej miejsc niż te, w których byłem. Miałem dużo większe plany, jeżeli chodzi właśnie o te miejsca, które warto odwiedzić w Albanii. Między innymi właśnie Niebieskie Oko, czyli źródła
Natomiast akurat przejeżdżając obok tych źródeł już zachodziło słońce, a ja wiedziałem, że muszę szukać noclegu. Na szczęście trafił mi się bardzo dobry widok z góry na te źródła. Niestety tam na miejscu mnie nie było. Nie było, ale widok warty zobaczenia? Jak najbardziej warty zobaczenia. Myślę, że i mam nadzieję, że nawet lepszy niż jakby ktoś stanął przy samym źródle. To w takim razie jak tam dotrzeć? To jest trasa, która prowadzi dokładnie z przedmieść Sarandy właśnie do Girocastry. Ja pamiętam, że po drodze była taka miejscowość Muzine i właśnie gdzieś na tej drodze jest taki moment, gdzie bardzo ładnie widać komponujące się źródła z górami. A jakie jeszcze poleci Pan miejsce? Może coś niekoniecznie z vlogów? To znaczy przede wszystkim ja się zakochałem w górach północnych. To jest zapierający dech w piersiach region. Kosztuje dużo też wysiłku, bo trzeba się dostać na przełęcz, która ma około chyba 1800 metrów. Natomiast po drugiej stronie... Rowerem, rozumiem, tak, na 1800 metrów. Dokładnie, albo tak. Albo samochodem. Albo samochodem i można naprawdę mieć dobry ubaw z tego, z widoku tak naprawdę ludzi przemieszczających się tam samochodami na drugą stronę. Ponieważ po drugiej stronie już nie ma drogi, już nie ma asfaltu, to jest tylko i wyłącznie żwira, właściwie luźny gruz. Natomiast sam widok i możliwość zjazdu do Doliny Valbone, to jest dolina właśnie położona obok wioski Tet, robi niesamowite wrażenie. Te góry myślę, że mają przydomek przeklętych, dlatego że naprawdę sprawiają, że człowiek czuje się malutki, jak już jest tam na miejscu. I tak myślę, że to jest to miejsce, które bym przede wszystkim polecił, jeżeli chodzi o Albanię. I co ważne, to są góry nie schodzone za bardzo przez człowieka. Z tego, co mi wiadomo, to właśnie nie. I też spotkałem tam ludzi, którzy dotarli albańskimi busami i którzy uprawiali wspinaczkę i rzeczywiście mówili, że wcale nie jest tak łatwo odwiedzać i zwiedzać te góry, ponieważ te oznakowania pozostawiają wiele do życzenia i czasami po prostu trzeba liczyć na swoje jakieś zdolności survivalowe. Góry Przeklęte słyną również z wampirów. Nie wiem, czy pan dotarł... Nie słyszałem. Nie słyszał pan o tych historiach wampirycznych? Myślałam, że to ja posłucham, że gdzieś tam usłyszał pan... Ja bardziej słyszałem o jeszcze gdzieś tam przejawiającym się prawie zemsty. Do niedawna dosyć popularne prawo, które regulowało, że tak powiem, pewne scysje pomiędzy rodzinami w Albanii, to znaczy jeżeli członek danej rodziny popełnił przestępstwo lub wykroczenie, to ta osoba poszkodowana mogła się mścić nie tylko na osobie, która popełniła to wykroczenie, ale również na rodzinie sprawcy i wciąż można znaleźć informacje w internecie na temat niektórych rodzin, które wciąż egzekwują to prawo zemsty i dochodzi do sytuacji, że na przykład dzieci osoby takiego sprawcy są przetrzymywane w domu i w ogóle nie wychodzą na zewnątrz. I z tego, co się dowiedziałem też od Albańczyka właśnie w górach północnych, rzeczywiście, gdyby się udać w takie naprawdę dzikie góry, to można się spotkać jeszcze z takimi sytuacjami i że może być niebezpieczne. Niebezpiecznie w tym sensie, że jak się wejdzie na posesję nie tej osoby, co trzeba, to te prawo może również nas dotknąć? Ja tylko zrozumiałem tyle, że nie poleca. Dawał mi sygnały, że trzeba uważać. Powiedział tyle, że rzeczywiście wciąż gdzieniegdzie jest egzekwowane to prawo i lepiej może czasem niektórych ludzi omijać w górach. Czyli jak chcemy wybrać już naprawdę głębokie góry albańskie, to najpierw trzeba poczytać, skontaktować się z Albańczykami, tak. Co chyba nie jest trudne. Ja myślę, że to w ogóle tak naprawdę powinna być podstawa przed każdą podróżą. Niekoniecznie planowanie trasy, ale właśnie zaznajomienie się z kulturą danego kraju, prawda? Żeby uszanować to, w jaki sposób oni prowadzą życie, żeby nawet mimiką i niepotrzebnym zwrotem nie zrazić kogoś do siebie. A takie rzeczy, jeśli chodzi o Albanię, mimikę, zwroty? Tak, przed wyjazdem spotkałem się z informacjami, że gest u nas oznaczający nie, czyli kiwanie głową poziomo, oznacza tam tak i na odwrót. Natomiast jakoś, szczerze mówiąc, nie zauważyłem takiej zależności. Czy Albania jest dla wszystkich? Myślę, że jak najbardziej dla wszystkich. Myślę, że Albania przede wszystkim, znaczy może inaczej, Albania jest dla ludzi, ta Albania dzisiaj jest dla ludzi, których wciąż intrygują miejsca, wciąż opisywane taką nutką tajemniczości. To znaczy nie jest oczywiste tak naprawdę, z czym możemy się tam spotkać, kogo tam możemy spotkać i jak będziemy potraktowani. To mnie najbardziej przyciągnęło. Albania mnie przyciągnęła między innymi dlatego, że
była opisywana i określana takimi opiniami podobnymi do Bośni, w której byłem w zeszłym roku. A właśnie w tej Bośni poczułem taką prawdziwą przygodę jeżdżąc rowerem, stąd też właśnie ta Albania mnie przyciągnęła. Także polecam każdemu, kto chciałby poczuć taki trochę dreszcz emocji jeszcze przed wyjazdem i odnieść takie poczucie, że tak naprawdę nie wie, co go czeka. I to w zasięgu ręki tak naprawdę można się tam wybrać, nawet pociągiem, z tego co wiem. Z tego co mi wiadomo, to za pomocą dwóch, może maksymalnie trzech przesiadek można się dostać pociągiem. Można dostać się także samolotem do Tirany, ale jest to dosyć duży koszt. Ja przyjechałem autokarem, szczerze mówiąc nie wiem, co było większym wyzwaniem, czy samo podróżowanie rowerem po Albanii, czy właśnie przejazd tym autokarem. Natomiast naprawdę za niewielkie pieniądze warto się przemęczyć i można się dostać szybko na miejsce. Albania, kraj egzotyczny jak na Europę, kraj ostatni chyba, w którym możemy zaznać czegoś innego, czegoś dziwnego, a może i bardzo dziewiczego. Na pewno bunkry to jest to, co znajdziemy, albo one nas znajdą. A o Albanii opowiadał Bartosz Borkowski, miłośnik podróży rowerowych, który wrócił w tym roku z dwutygodniowej wyprawy do Albanii właśnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również bardzo. Podróże 24. Świat po ludzku. I tradycyjnie zaproszenie na festiwal, tym razem na Festiwal Kultur Świata imienia Toniego Halika w Obornikach Śląskich, które odbędzie się w dniach 11 i 12 listopada. Festiwal jest spotkaniem nie tylko z podróżnikami, ale przede wszystkim z ludźmi, których oni spotkali po drodze i z kulturami odległych krajów. W tym roku organizatorzy pragną zwrócić szczególną uwagę na to, jak my wpływamy na klimat oraz jak klimat wpływa na nasze życie. O festiwalu i jego idei mówił mi jego organizator, Borys Binkowski. Pełna nazwa naszego festiwalu to jest Festiwal Kultur Świata, w związku z czym staramy się pokazywać te kultury różnorakie świata. Głównie koncentrujemy się na krajach pozaeuropejskich, więc Afryka, Ameryka Łacińska, Azja. Natomiast nie jest to typowy festiwal podróżniczy, czyli tutaj osoba podróżnika, badacza, która przedstawia jakiś swój wycinek, jakiejś swojej wiedzy i swoje doświadczenie, nie jest najważniejsze. Nie koncentrujemy się na zdobywaniu szczytu, na przepływaniu Amazonów i tak dalej, ale właśnie na ludziach, których ci nasi podróżnicy spotykają po drodze. I w tym roku ta edycja jest szczególnie, jest o tyle inna, że odbywamy ją w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej, w związku z czym podkreślamy takie refleksje dotyczące edukacji globalnej, podkreślamy takie znaczenie na przykład turystyki, zarówno masowej, jak i indywidualnej w kontekście globalnym, jak to wpływa na przede wszystkim ludzi żyjących gdzieś tam daleko poza Europą, ale też kwestie klimatyczne w tym roku są istotne, to znaczy chcemy też po prostu na konkretnych przykładach pokazywać, w jaki sposób te zmiany klimatyczne zachodzą na świecie. Duża część tych podróży, tak nazwijmy podróży umownie, dlatego że to nie są tylko takie podróże, bo podróże zazwyczaj się kojarzą z czymś liniowym, tak? Przechodzimy z miejsca na miejsce, spędzamy 1, 2, 3 dni w jednym miejscu, potem jedziemy dalej. Tutaj raczej staramy się docierać do ludzi, którzy zostają w danym miejscu dłużej, poznają daną społeczność, uczą się o ich problemach, o ich sukcesach, uczą się ich zrozumieć. I te refleksje są dla nas dużo cenniejsze i chcemy właśnie taki świat pokazywać. Właśnie związane te refleksje to jest dobre słowo, taki tam przemyślane, żeby to było głębokie, a nie takie pobieżne, płytkie, pokazujące, że to jest jakiś fajny zdjęcie. Ja tutaj coś byłem, tu coś zrobiłem i idziemy dalej. Przy okazji festiwalu będzie można wziąć udział w Laboratorium Edukacji Globalnej. To znaczy Laboratorium Edukacji Globalnej to jest w zasadzie taki projekt dodatkowy. On jest skierowany głównie do edukatorów z obszaru naszego miasta, ale też miast okolicznych. Czyli jakby wychodzimy z Wrocławia, kierujemy się do tych miejscowości podwrocławskich, szczególnie na północy od Wrocławia, Obornik Śląski, Trzebnica i inne okoliczne. I zapraszamy i nauczycieli, i edukatorów, to znaczy wszystkich ludzi, którzy pracują z młodzieżą, z dziećmi, po to, żeby poszerzać swoją wiedzę na takich warsztatach dotyczących edukacji globalnej, ale nie tylko wiedzę, nawet może nie przede wszystkim wiedzę, tylko też uczyli się pewnych metod pracy z uczniami, właśnie przy okazji przekazując informacje na tematy globalne. A które kultury i świat będzie można poznać na tegorocznym festiwalu? To ja może przede wszystkim odeślę do naszej strony internetowej, to jest www.festiwalhalika.pl i tam
już jutro powinno się okazać dokładny program z godzinami. Na razie mamy tylko prelegentów. Odwiedzimy wszystkie kontynenty poza Antarktydą i Ameryką Północną. Szczególnie będzie mocno Azja reprezentowana, z tego co pamiętam. Odwiedzimy Nepal i Indie. Będzie taki wykład dla dzieci, można powiedzieć, coś między warsztatami a wykładem. Dotyczący różnych krajów świata, dzieci świata to się będzie nazywać, w czasie którego dowiemy się, jak dzieci na przykład uczą się w różnych krajach świata, jak wyglądają ich szkoły, codzienny tryb życia i tak dalej. Odwiedzimy na przykład też Paragwaj z Ameryki Południowej, więc wiele tutaj nie jest. Tak czy inaczej odsyłam do strony internetowej, tam wszystko będzie podane. Także jeszcze raz www.festiwalhalika.pl. Na festiwal zapraszał Borys Bińkowski. Przypomnę, Festiwal Kultur Świata imienia Toniego Halika odbędzie się 11 i 12 listopada w Obornikach Śląskich na północ od Wrocławia. To już wszystko w dzisiejszej audycji Świat po ludzku. Już za tydzień o tej samej porze wybierzemy się do jednej z pereł Azji, Birmy. Za dziś dziękuję. Paulina Kozioł. Polskie Radio 24. Autopromocja. Polskie Radio 24. Mówimy o tym, czym żyje świat. Na komentarze międzynarodowe, czyli świat w południe i będziemy rozmawiać o Turcji oczywiście. A dziś wracamy do sytuacji w Wielkiej Brytanii. Opuszczamy teraz nasze najbliższe sąsiedztwo, przenosimy się na Bliski Wschód. I będziemy mówić o Stanach Zjednoczonych, o kampanii wyborczej. Pytamy tych, którzy znają świat jak mało kto. To jest ta gra na dwóch fortepianach. I Amerykanie znowu staną wobec takiego faktu, że muszą wybrać, muszą zdecydować. Myślę, że te zmiany już się zaczęły na pewno. Na Świat w Południe zapraszają dziennikarze redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Od poniedziałku do piątku po 12.30 na antenie Polskiego Radia 24. Polskie Radio 24. Przewidywanie przyszłości jest znacznie trudniejsze niż komentowanie tego, co się już zdarzyło. Ci, którzy mylą się w swoich przewidywaniach, często są potem piętnowani i wykpiwani. Niesłusznie, bo nie myli się ten, kto nic nie mówi. Dlatego podejmiemy ryzyko tworzenia prognoz w programie Wróżenie z faktów. Co tydzień będziemy się starali przewidzieć, co w nadchodzących dniach będzie ważne, ciekawe, może nawet przełomowe. Wróżenie z faktów zapraszam do Polskiego Radia 24 w każdą niedzielę o 18.15. Łukasz Warzecha, do usłyszenia. Autopromocja. Minęła północ. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Paulina Łukawska, zapraszam. Już ponad 100 tysięcy zgłoszeń zarejestrowano za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przez internet można szybko powiadomić policję o sprawach, które nie wymagają pilnej interwencji. O mapie zagrożeń rozmawiano dziś w Augustowie na spotkaniu z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Jarosławem Zielińskim. Szczegóły Wojciech Szubzda. W spotkaniu w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie oprócz funkcjonariuszy uczestniczyła również młodzież z klas mundurowych. Przyznała jednak, że mało wie o mapie zagrożeń, jednak podoba im się taka forma kontaktu z policją. Spoko, w slangu młodzieżowym, bardzo pomocna. Nawet skorzystałem. Co zgłosiłeś? To, co widziałem na dzielnicy. Wiceminister Jarosław Zieliński mówi, że mapa właśnie temu służy. Chodzi o to, żeby mieszkańcy wskazywali policjantom problemy do rozwiązania. Policja to rozpoznaje i reaguje. Dzięki temu już jest bezpiecznie, a będzie jeszcze bezpieczniej, jeżeli ta mapa będzie żyła jeszcze bardziej. Ale żeby ona była żywa, musimy o niej wciąż rozmawiać. W trakcie spotkania w Augustowie przypominano o obowiązku noszenia odblasków poza obszarem zabudowanym. Komendant Wojewódzkiej Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz mówi, że wpływa to na nasze bezpieczeństwo. Ten element odblaskowy daje szansę innym uczestnikom ruchu na to, żeby nas odpowiednio wcześniej dostrzegli, zareagowali, żeby nie doszło do zdarzeń, które później w konsekwencjach są bardzo poważne. Noszenie elementów odblaskowych po zmroku poza obszarem zabudowanym jest obowiązkowe od 2 lat. Wojciech Szubzda, Polskie Radio Białystok.
Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką rozpoczęli 3-dniową wizytę w Jordanii. W tym blisko wschodnim kraju prezydent będzie rozmawiał m.in. o problematyce bezpieczeństwa w regionie. Weźmie również udział w seminarium na temat współpracy przemysłów obronnych, a także przekaże pomoc humanitarną dla syryjskich uchodźców. Wizyta prezydenta w Jordanii ma również elementy gospodarcze. Chodzi o zaawansowaną współpracę przemysłów obronnych Polski i Jordanii. W skład delegacji wejdą przedstawiciele polskich firm zbrojeniowych. Kilka tysięcy Kurdów demonstrowało w Kolonii na zachodzie Niemiec przeciwko działaniom władz Turcji. Demonstracja, choć bardzo żywiołowa, przebiegła bez incydentów. O szczegółach z Berlina Wojciech Szymański. Na ulicę Kolonii wyszło około 6 tysięcy osób sprzeciwiających się ostatnim aresztowaniom kurdyjskich polityków w Turcji. W połowie tygodnia do więzień trafili liderzy opozycyjnej partii HDP. Demonstranci w Kolonii domagali się od kanclerz Niemiec Angeli Merkel zwiększenia presji na Ankarę i prezydenta Turcji Recepa Erdogana. Ostrzegano, że dalsze represje wobec Kurdów mogą doprowadzić do wybuchu wojny domowej w Turcji, a w konsekwencji do fali kurdyjskiej emigracji do Niemiec. Na transparentach pojawiały się hasła typu koniec przyjaznych rozmów z Ankarą czy Erdogan faszysta. Zdaniem organizatorów demonstracja przebiegła spokojnie. Za tydzień ma odbyć się następna. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Podczas antyrządowych protestów we Florencji doszło do starć demonstrantów z policją. Kilkaset młodych, zamaskowanych osób przeszło przez centrum włoskiego miasta w kierunku miejsca, gdzie premier Matteo Renzi miał się pojawić na partyjnej konwencji. Zebrani rzucali w policjantów petardami i kamieniami. Jeden z interweniujących policjantów został ranny. 4 grudnia Włosi mają wypowiedzieć się w sprawie propozycji ograniczenia kompetencji Senatu i samorządów. Zdaniem komentatorów to polityczne być albo nie być dla premiera Matteo Renziego. Przeciwnicy reform twierdzą, że to doprowadziłyby one do zbyt dużej koncentracji władzy w rękach rządu. Z powodu opadów śniegu władze Karkonoskiego Parku Narodowego zamknęły pierwszy szlak w tym sezonie zimowym. Nie można już wędrować przez kocioł Łomniczki. Po opadach śniegu zamknięty został szlak czerwony od schroniska nad Łomniczką przez kocioł Łomniczki do Śląskiego Domu. Zarówno od góry, na krawędzi kotła Łomniczki, jak i na dole, zaraz za schroniskiem nad Łomniczką, pojawiły się bariery i tablice. Śniegu nie ma jeszcze dużo, ale szlak przez kocioł, szczególnie w jego górnej części, jest tak śliski i stromy, że grozi to wypadkami. Zamknięty szlak ma 2160 metrów długości. Zostanie otwarty dopiero wiosną, gdy minie zagrożenie lawinowe. Prognoza pogody. W nocy zachmurzenie duże i całkowite, okresami deszcz, a lokalnie na krańcach północno-wschodnich, północnych i w Sudetach również deszcz ze śniegiem. Na Pomorzu nad ranem miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie w nocy od 2 do 6 stopni, chłodniej na północnym wschodzie, tam lokalnie plus 1. Wiatr słaby i umiarkowany początkowo, zwłaszcza na wybrzeżu wschodnim, dość silny i porywisty południowo-wschodni i południowy. W Karpatach wiatr chalny, stopniowo słabnący. Na Pogórzu Karpackim porywy wiatru do 80 km na godzinę, a wysoko w górach do 110. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dziś jest niedziela, 6 listopada, to 311 dzień roku. Imieniny obchodzą Anita, Gabriela i Daniel. Wszystkiego najlepszego. Słońce wzejdzie dziś o 6.40. A teraz w Polskim Radiu 24 czas na Kurier Ekumeniczny. Kurier Ekumeniczny. Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Marcin Witan. 31 października, a więc w dniu, w którym przypadała dokładna 499. rocznica przybicia przez Marcina Lutra 95 tez na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze, w szwedzkim Lund, a więc w mieście, gdzie swój początek wzięła Światowa Federacja Luterańska, odbyło się nabożeństwo ekumeniczne i można powiedzieć, że było to nabożeństwo historyczne, albowiem z udziałem biskupa Rzymu, papieża Franciszka. Przybywającego do świątyni biskupa Rzymu powitali prymaska luterańskiego kościoła Szwecji, arcybiskup Antje Jakelen i katolicki ordynariusz Sztokholmu, biskup Anders Arborelius. W katedrze obecny był także król Karol XVI Gustaw z małżonką oraz premier Stefan Löfven. Nabożeństwo rozpoczęła procesja przy śpiewie Laudate Dominum, słynnego kanonu Steze. Obecny był także brat Alois, przeor wspólnoty. Liturgii w języku hiszpańskim przewodniczył papież Franciszek.
Wprowadzenie do wspólnej modlitwy wygłosili przewodniczący Światowej Federacji Luterańskiej biskup Munip Yunnan i jej sekretarz generalny ksiądz Martin Junge i przewodniczący papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan kardynał Kurt Koch. Biskup Yunnan zaznaczył, że katolicy i luteranie z radością stwierdzają, iż to, co ich łączy, jest znacznie większe od tego, co ich dzieli, zaś na tej drodze wzrosło wzajemne porozumienie i zaufanie. Pastor Junge przypomniał stwierdzenie zawarte w pierwszym liście do Koryntian, że gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie. Podobnie, gdy jednemu ukazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki. Dlatego luteranie nie chcą obchodzić 500-lecia reformacji bez swoich braci katolików. Duchu Święty, pomóż nam radować się z darów, jakie Kościół otrzymał przez reformację. To była modlitwa, którą wzniósł papież Franciszek, a kardynał Koch przypomniał, że katolicy i luteranie są braćmi i siostrami w Chrystusie, dziękując mu za otrzymane dary, prosząc o przebaczenie za dawanie fałszywego świadectwa, koncentrując się bardziej na różnicach niż na tym, co łączy przede wszystkim wspólnej wierze w chrzest w Chrystusie Jezusie. Zgromadzeni przekazali sobie znak przebaczenia i pokoju, a można było usłyszeć śpiewy z różnych stron świata. Zwierzchnik luterańskiego kościoła w Szwecji, arcybiskup Antti Jaakelén, odczytała fragment Ewangelii świętego Jana o Chrystusie krzewie winnym, a homilię wygłosił ksiądz Junge, przypominając, że były czasy, kiedy wspólne obchodzenie rocznicy reformacji było nie do pomyślenia. Odkąd doświadczyliśmy Jezusa między nami, rozpoczęliśmy postrzegać siebie w nowym świetle i jesteśmy świadomi, że więcej nas łączy niż dzieli, ponieważ jesteśmy winoroślą tej samej winnicy. Jesteśmy jednością w chrzcie, dlatego świętujemy wspólnie rocznicę reformacji, mówił sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej. Przestrzegł, aby Bóg nie odnalazł nas jutro z kamieniami w rękach, tymi kamieniami, które trzymaliśmy wcześniej, a które mogłyby być użyte dziś. Wezwał, aby kamienie te nie były wykorzystywane do budowania murów, podziałów i wykluczenia. Musimy tak działać jak Jezus Chrystus, który wzywa nas do bycia świadkami pojednania. Niech Bóg prowadzi nas do spotkania, podczas którego budujemy mosty, domy, w których możemy się spotkać, i stoły, z których będziemy mogli wspólnie dzielić chleb i wino. Obecność Chrystusa, powiedział sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej biskup Yunnan. Homilię w katedrze w Lund wygłosił papież Franciszek. Podczas spotkania modlitewnego tutaj w Lund chcemy wyrazić nasze wspólne pragnienie trwania w zjednoczeniu z Nim, aby mieć życie. Prosimy Go: Panie, obdarz nas łaską, abyśmy byli zjednoczeni z Tobą, aby dawać skuteczne świadectwo wiary, nadziei i miłości. Jest to także czas dziękowania Bogu za zaangażowanie naszych braci z różnych wspólnot kościelnych, którzy nie pogodzili się z podziałem, ale zachowali żywą nadzieję pojednania między wszystkimi, którzy wierzą w jednego Boga. Katolicy i luteranie zaczęli podążać razem drogą pojednania. Obecnie w kontekście wspólnego upamiętnienia reformacji mamy nową szansę na uznanie wspólnej i przebytej drogi, która w ciągu minionych 50 lat wyrażała się w dialogu ekumenicznym między Światową Federacją Luterańską a Kościołem Katolickim. Nie możemy pogodzić się z dystansem i podziałem, jakie rozdzielenie wytworzyło między nami. Możemy to naprawić w kluczowym momencie naszej historii, przezwyciężając spory i nieporozumienia, które uniemożliwiały nam zrozumienie siebie nawzajem, podkreślał papież Franciszek. Musimy spojrzeć z miłością i szczerością na naszą przeszłość i uznać błąd oraz prosić o przebaczenie. Podział historycznie został utrwalony bardziej przez ludzi władzy tego świata niż ze względu na wolę wiernego ludu, który zawsze i wszędzie potrzebuje bezpiecznego prowadzenia przez dobrego pasterza. Jesteśmy świadomi, że zasklepiliśmy się w sobie ze strachu lub uprzedzeń wobec wiary wyznawanej przez innych, inaczej rozkładających akcenty czy też używających innego języka, mówił papież Franciszek w Lund. Poprzez nowe spojrzenie na przeszłość nie mamy zamiaru dokonania niemożliwej do realizacji korekty tego, co się wydarzyło, aby tę samą historię opowiedzieć w inny sposób. Cytował tutaj papież Franciszek ustalenia Luterańsko-Rzymskokatolickiej Komisji do Spraw Jedności, dokument od konfliktu do komunii. Niewątpliwie podział był ogromnym źródłem cierpienia i nieporozumień.
ale jednocześnie doprowadził do szczerego uświadomienia sobie, że bez Niego, bez Chrystusa, nic nie możemy uczynić, umożliwiając nam lepsze zrozumienie pewnych aspektów naszej wiary. Z wdzięcznością uznajemy, że reformacja przyczyniła się do przyznania bardziej centralnego miejsca Pismu Świętemu w życiu Kościoła. Poprzez wspólne słuchanie Słowa Bożego, dialog między Kościołem a Światową Federacją Luterańską, którego 50-lecie obchodzimy, dokonał istotnych kroków. Prosimy Pana, aby Jego Słowo utrzymywało w nas w jedności, gdyż jest źródłem pokarmu i życia. To jest świadectwo, jakiego świat od nas oczekuje. Jako chrześcijanie będziemy wiarygodnym świadectwem miłosierdzia na tyle, na ile przebaczenie, odnowa i pojednanie będą między nami codziennym doświadczeniem, mówił papież Franciszek. Po tej części spotkania w katedrze w Lund miała miejsce druga część tego spotkania. Wcześniej jeszcze zebrani odmówili katolickie wyznanie wiary oraz papież i biskup Junan podpisali wspólną deklarację upamiętającą 500-lecie reformacji i 50-lecie dialogu katolicko-luterańskiego, co zostało nagrodzone długą owacją. Nauczyliśmy się, że to, co nas łączy, jest większe niż to, co dzieli, czytamy w dokumencie. Następnie w pobliskiej Malmö Arena odbyło się spotkanie ekumeniczne ze świadkami chrześcijańskiej nadziei, w którym papież Franciszek podkreślał priorytetowe znaczenie dążenia do jedności między chrześcijanami, a 5 chrześcijan z różnych stron świata złożyło swoje świadectwo przywiązania do Chrystusa. Pierwsze dotyczyło kwestii ekologicznych, drugie współpracy katolików i luteranów w dziedzinie społecznej w Kolumbii,